bardzo spokojnie, spokojnie. Jeśli tylko usta ten skok, to wygra. Usta ładnie do latku próbował pokazać, że ląduje telemarkiem. Za pierwszy skok dostał od sędziego szwajcarskiego 20. Teraz pewnie tych 20 nie będzie, ale 214 metrów. Objęte jednak 5 punktów za wiatr. No 0,4 metra na sekundę pod narty. Ale te wysokie noty, 19, 19,5, 18,5 punktu, 214 metrów. No zobaczymy, za chwileczkę się przekonamy. Nad Runę Beltą po pierwszej rundzie miał 15 punktów przewagi, no więc Belta 217,5 metra, on 214. Myślę, że Juri Tepes zostanie zwycięzcą tego konkursu. Tak mi się wydaje. A wtedy mielibyśmy dwóch Słoweńców na podium, na pierwszym i trzecim stopniu podium. Na razie jeszcze niepewność. Jest jednak Juri Tepes. Pierwsze w karierze zwycięstwo Jurija Tepesa. No pewnie radość też jego tatusia, który mu zapala mu zielone światełko, podobnie jak wszystkim zawodnikom. Sporo konkursów, których mu się nie wiodło, manifestował swoje niezadowolenie. Robił tak zwanego posa często, bo coś tam się nie działo dobrze, także chyba prezencję do taty czasami miał. Właśnie przed momentem oglądaliśmy kiedyś też świetnego słoweńskiego skoczka Mirana Tepesa. Teraz jego syn Juri wygrywa pierwszy w karierze konkurs Pucharu Świata. Runę Belta jest drugi, a na trzecim stopniu podium